Jesteśmy w Stęszewie, w jednym z sieci sklepów Wojmar, do którego codziennie rano trafia świeże mięso i wędliny najwyższej jakości. Zastanawialiście się kiedyś, skąd ono się bierze? My postanowiliśmy to sprawdzić. Mamy hodowlę świń, żeśmy podjęli decyzję, że na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie będziemy brać warchlaki ze spółdzielni Lubosina i Zdebno. Głównie chodzi o jakość mięsa. Klient to zauważa. Czym lepsza jakość mięsa, tym lepsze wyroby. Cały sukces tej spółdzielni, bo to trzeba zaznaczyć, że to jest cały czas spółdzielnia, jest historia i droga, którą przeszła. Z gospodarstwa upadłego powstało gospodarstwo, które jest wizytówką polskiego rolnictwa. Mieliśmy różne genetyki. My w tej chwili byśmy wybrali genetykę duńską. One bezwzględnie są najlepsi na świecie. Dzisiaj muszę powiedzieć, że największe rynki świata ubiegają się właśnie o ten produkt. Mamy świetny zespół, mamy świetne obiekty, wyposażenia. Dużo uczciwej pracy, solidnej, daje bardzo dobre efekty wynikowe i to jest cały sukces. Oprócz tego mamy portfel klientów, którzy biorą od nas prosiaczki do dalszego chowu. Mamy świetną obsługę weterynaryjną, cały serwis. Dbamy o to, aby zwierzęta dostały zboża jak najwyższej jakości, chociażby o podwyższonym parametrze białka. Znam takie gospodarstwo w Wielkopolsce, to jest rolnicza spółdzielnia produkcyjna Lubosina, gdzie właściciele tego gospodarstwa doskonale zdają sobie sprawę z tego, że by zarabiać na produkcji trzody chlewnej, po pierwsze trzeba mieć świetną genetykę, odpowiednie zarządzanie, odpowiednią profilaktykę, gdzie właściciele rozumieją, że trzeba zainwestować nie tylko w profilaktykę, ale także w biosekurację. Wieprzowina kupowana z gospodarstw, gdzie jest wysoki status zdrowotny, to pamiętajmy, że tam też się wykorzystuje mało antybiotyków. A jak się wykorzystuje mało antybiotyków, no to mamy bezpieczniejszą żywność. Dlaczego ta Lubosina mi się tak podoba? Bo ja znam tą fermę od 20 lat i kiedyś tam produkcja trzody chlewnej wynosiła około 20 tuczników, warchlaków od maciory, a w ciągu tych ostatnich 10 lat, z tych 20-20 kilku, doszło do 33 warchlaków w wadze około 30 kg, odchowanych od statystycznej samicy. Kiedyś do zwierząt świeci najgorsi. Nie, dzisiaj do pracy ze zwierzętami w naszych firmach są iść najlepsi. To są wymogi rynku, to są wymogi sztuki prowadzenia dzisiaj produkcji. To jest spółdzielnia, która powstała w 1975 roku. Bez tej spółdzielni, bez jej finansów, nie byłbym w stanie wprowadzić na takie wyżyny gospodarowania, jakim jest w tej chwili Lubosina, która przewyższa w sposób zdecydowany tą firmę. Te dwa zakłady. Ta zależność pomocy jednej i drugiej i dzisiaj współpraca, tam zachorują ludzie, to stąd co przerzucę, jak się ciągnie, popsuje, to w dwie strony to działa. Jestem fanem głębokim właśnie spółdzielczości w Polsce. Wydaje mi się, że ten obraz jest zdecydowanie zbyt surowy, że jednak spółdzielczość jest zdecydowanie lepszym antidotum na kryzys gospodarczy i rozwiązywanie problemów. I te spółdzielnie są tego przykładem.